to jestem ja, cześć. Jestem w Brwinowie. Jestem na takiej sobie luźnej trasie i przy okazji zatrzymałem się tutaj, bo jest stacja rowerowa i zobaczymy, czy jest kompletna. Bo wiem, że miasto uzupełniało chyba, naprawiało te. Dobrze, już widzę, tak. Nie ma rączki, ale jest sprawna. Dobra, sprawdzimy, czy są wszystkie narzędzia. Jest. Dobra. Ok. Czyli teoretycznie można powiedzieć, że jest sprawna, ale zobaczymy jeszcze drugą, bo tam jest druga, która była rozkradziona. No to pojedziemy. Jadę ścieżką rowerową w Brwinowie, to już właściwie jest koniec Brwinowa. Droga jest pusta, bo tam jest całe centrum rozkopane. Jest chłodno, znaczy chłodno, nie jest chłodno, ale wieje straszny wiatr. Dlatego może będzie słabo słychać. Sorki. Tak, kukurydza już jest ścięta. Co ja jeszcze tu chciałem powiedzieć? No właśnie, z tymi remontami to jest w ogóle taka polska tradycja. I to nie jest tak, że ja sobie to wymyślam. Ja nie wiem, to coś w tym musi być, że jak jest 1 września i dzieci idą do szkoły, to zaczynają się remonty dróg. A całe wakacje nie można było. No ale ja nie wiem, coś musi w tym być. No po prostu to zawsze to tak jest. Pamiętam, wiele razy obserwuję wrzesień i tak jest, że się zaczynają te właśnie takie. I to najgorsze takie właśnie jak tu w Brwinowie, że jest główna ulica i tunel taki kluczowy jest rozkopany. No naprawdę autentyko. Kurczę, mają ci ludzie wyobraźnię. No dobra, ale to, że tak powiem, tyczy się bardziej samochodów. Jeszcze tak chciałem uzupełnić, bo tam ostatnio omawiałem swój rower i tak przeglądałem, to tam troszeczkę chyba parę nieścisłości powiedziałem. Bo jeżeli chodzi o stery, to stery dla Meridy to nie były Race Face'a, bo Race Face'a to są chyba przeważnie korby, ale to chyba były stery FSA. No i to bym chciał skorygować. No i jeszcze tam nie opowiedziałem o oponie, a powinienem. To jest o tylnej oponie, bo ona jest bardzo fajna. To jest Michelin Wild Grip R, którą kupiłem w Decathlonie w dobrej cenie promocyjnej, jakoś tam wyprzedaży. Jest super, jestem bardzo zadowolony z niej. Ciągnie w błocie, w piasku, we wszystkim. Chyba się nawet nie zużywa za bardzo. Opory toczenia, bo tam gdzieś wyczytałem, że może mieć duże, bo to jest taki bieżnik bardziej terenowy, agresywny, ale powiem wam szczerze, że ona jest bardzo dobrze zrobiona. No i chyba Michelin to w ogóle zna się na tych oponach, bo te produkty są dosyć dobre. Chociaż kiedyś miałem przygody z oponą Michelin, ale to chyba nie była wina opony, bo mi się dętki cały czas wyrywały, ale prawdopodobnie obręcz. Ja nie wiem, czy tam było z kilka milimetrów mniejsza czy coś. W każdym razie ta opona nam się obkręcała cały czas do tego. To bardziej chodziło o te ET, czyli niedopasowanie. Bo tak sama w sobie to ta opona pewnie nie była zła. Dobra. I tu dojeżdżamy do drugiej stacji. I tu jak ktoś będzie jechał w Brwinowie, to żeby się na tej ścieżce tam nie rozpędzał. Bo tam jest koniec i jest rzeczka czy rów. I można, wiecie, sobie zrobić kuku. Dobra. Zobaczymy tą stację. Dobra, już widzę, że jest ok. Jest rączka. Tylko coś tutaj. Dobra, teraz. No coś z tą pompką mnie. Coś tu jest nie tak. Coś
Dobra, nieważne, ale pompka jest. Coś nie za dobrze działa. Są uzupełnione rzeczy. Ale widzicie, to już tak widzę, że jakieś inne śrubokręty, takie elektryczne dalej, one są dobre. Torksy są. Ale nie, patrzcie. Ja już myślałem, że dobrze, że to wziąłem do ręki. Rozkradli to, zobaczcie. Ktoś odkręcił śrubę i zabrał wszystkie imbusy. No nie, po prostu tracę siłę w Polskę, po prostu. Polacy, nie Czesi, nie Węgrzy, Polacy. Weźcie się, kurde, ten, nie wiem, niech się zgłosi ten złodziej, kupię mu te, nie wiem, imbusy ze złota, no kurde, bo jak tak można po prostu, nie wiem, no ja wiem, że one są bardzo dobre i drogie, no ale żeby 5 imbusów zabierać, kurde, dobra. No niestety, no. Miasto uzupełniło, czyli trzeba ich pochwalić, a złodziej znowu ukradł. No dobra, już właściwie to jestem, to jest chyba mob Brwinów, ale to ja i tak tam nie mogę wjechać, bo tu są siatki, kratki i tak dalej. Właśnie szkoda, mogłoby być tak zrobione, że na przykład, że nie samochody, ale żeby na przykład można było wejść do tego maka tutaj z zewnątrz, to by było super, no i przy okazji by mieli więcej klientów. No ale nie wiem, to może taka polityka autostradowa jest, że z zewnątrz nie można wchodzić. No tak jest. O, jak dużo tych McDrive'ów. No myślę, jakby ktoś tam jakąś małą furteczkę otworzył, nic by się nie stało. Nawet tak nielegitnie, jak to mówią ci z internetu. Dobra. Widzę ciekawy obiekt kosmiczny. Nie było tego tam. Ciekawe, dlaczego to tam jest. Chodzi mi o te kontenery. Muszę to sprawdzić. Dobra. Aha, już wiem. Słuchajcie. To jest. Widzicie, jakie sprytne. Może to będzie widać tutaj. To jest zarąbiaście duża reklama piwa Perła. I oni zamiast budować konstrukcję, ustawili tanie kontenery. No, sprytne. I to jest stabilne, to się nie przewróci, chyba żeby był jakiś mega wiatr. I nawet jest w środku wejście. Dobra, idziemy obczaić. Zrobimy taki ten, jak to, urbex. Caution. 9,6 cala wysokości, nie wiem, co chodzi, ale amerykańskie, czyli kupili w Stanach. A, zobaczcie, tutaj w środku, ja myślałem, że tu będzie można zrobić sobie bibę, ale nie. O kurczę, tu jest piasek, panie, tutaj jest tylko piasek, ale wiecie co, tutaj od biedy, nawet przy tym piasku, teraz będę miał całe buty w piasku. Spróbuję zamknąć te drzwi. Aha, drzwi się całkiem nie da zamknąć. O, jak to ładnie wygląda. Kurczę, jak w tym filmie o tych dzieciach, co były za murem. Po co ci kapusta? Po co ci kapusta? Po co ci kapusta? No. Wiecie co? Sceneria jest fajna w ogóle, taka fotograficzna nawet. Taki baner z bliska zupełnie inaczej wygląda, bo tu na przykład są takie krzyżyki, których nie widać normalnie z daleka, a z bliska je widać. O. No, dobra. No, w ogóle tutaj ta sceneria jest bardzo fajna, nawet mi się podoba. I też jest plus taki, że tylko nie wiem, z której strony wieje wiatr. Właśnie, ten cały baner zasłania wiatr i tu, zobaczcie, tam ta kukurydza nieścięta, to ona, że tak powiem, sobie kula.
No fakt, że tu jest autostrada, ale nawet tego tak nie słychać tutaj tak bardzo. No, dobra. Ja dzisiaj sobie zrobię taką luźną wycieczkę, bo jest w miarę fajna pogoda. No teraz na przykład tu jest bardzo ciepło, jak nie ma wiatru. Jest aż gorąco, a ja jestem cały na czarno. Nie na biało, tylko na czarno. Dobra. A jeszcze się chciałem pochwalić, że mam taką opaskę, smart opaskę, smart band. To jest takiej firmy chińskiej, nie wiem nawet jakiejś, R8 dostałem to od kolegi za darmo w ramach reklamy, ale jest w miarę okej, bo tam coś tam mierzy, pokazuje godzinę, teraz właściwie nawet nie widać. No, jest okej, daje radę. Nie wiem, taka opaska to chyba normalnie kosztuje 50 zł. Tak mi się wydaje, no. I tak sobie tam mierzę różne wartości. Ona tam nie, właściwie to tylko ma pomiar pulsu i kroki. I jeszcze zbada sen, do tego jest jakaś tam beznadziejna aplikacja, która tam jest, no, ogólnie jest fatalna. No to tak, tyle się, chciałem pochwalić. Okej. Zobaczyłem billboard. Teraz jak gdyby się cofam. No bo chcę pojechać mniej więcej, właśnie nie wiem jeszcze jak, może tym czerwonym szlakiem znowu. Ale tak właśnie co wam powiem, za tym billboardem, bo on był tak akurat, że osłaniał cały wiatr, a słońce świeciło wprost na niego, tam dosłownie było gorąco. A teraz naprawdę trzeba uważać, żeby się nie przeziębić, bo normalnie teraz znowu tutaj na drodze wieje i to konkretnie. No na szczęście pogoda jest ok, tylko że jest wiatr. Dobra, włączę kameruskę, bo w sumie fajne takie rolnicze widoki to są Kotowice. Jest o tyle fajnie, że przez to, że tam w Brwinowie jest remont, to chyba ta droga tutaj jest chyba omijana jakoś, bo może tam ludzie jakimś inną trasą jeżdżą. Być może. Albo może tak jest w sobotę. No, tutaj jakiś Ursusek. C300, nie widzę, 30? Tak, to chyba jest 30. Jakoś po liftingu już pewnie. Kurczę, podniosła mi się adrenalina, bo znaczy, nie, że tam, najpierw tam straż miejska, to nie chodzi o to. Nie wiem, coś tam sobie chyba jedli, ale pies wyskoczył do mnie i zaczął mnie gonić, cholera. Ale tak na szczęście tylko chwilkę. No wiecie, no to psy to mają taki odruch, no. Trzeba uważać troszkę. Dobra. A, coś pogadam. Dobra, jadę czerwonym szlakiem, którym kiedyś tam coś nagrywałem. Ale gdzieś się zatrzymam, wejdę do tej aplikacji, zobaczę, może pokombinuję coś innego, że gdzieś jakiś inny kolor jest, to pojadę może jakimś innym kolorem. Na razie tu jest bardzo fajnie, szkoda, że ten wiatr jest taki. O, pani tam coś zbiera. Dobra, mam fajny temat, bo mi się przypomniało o tych pedałach chińskich, muszę wam opowiedzieć. No bo to się jak gdyby tam nie skończyło. Ja tam wspomniałem, że spróbuję to jakoś zareklamować. I rzeczywiście, na początku starałem się napisać do tego sprzedawcy. Ale ja tam nie wiem, no może oni tam mają dużo roboty, albo im się nie chce, albo coś. Jakoś tam przez ten komunikator tam, no nie, coś gości odpowiedział, żeby mu jakieś zdjęcie wysłać. No ale on to zrobił już po takim czasie, że ja tam znalazłem w tym całym AliExpressie, że tam można otworzyć taki spór. Ja nie wiedziałem, o co chodzi, no ale w każdym razie to jest tak, że tam jest jakiś taki formularz specjalny, że no, że tobie coś tam nie pasuje w tej sprzedaży. Różne przyczyny mogą być, na przykład, że paczka nie przyszła, albo że była uszkodzona, albo coś tam. I tam trzeba wpisać kwotę, jak gdyby, którą chcesz odzyskać. No to ja stwierdziłem, bo no mi wcale na pieniądzach nie zależało, chodziło mi o to, żeby
żeby dostać jakiś tam pedał albo część, albo nie wiem, cokolwiek. No, wcale nie chodziło mi o kasę, no co mi po kasie. No i ja to tam wypełniłem wszystko. Napisałem tam jakiś tam powód. Zaznaczyłem też taki ten powód automatyczny, to znaczy w sensie tam się wybiera, nie? Że tam chyba było po angielsku napisane, że zła jakość produktu. Albo też tam było coś takiego jak, że na przykład produkt jest podrobiony, no jakiś tam ten. Ja wpisałem połowę kwoty, no bo dwa pedały to podzieliłem na pół. No i oni to tam zaakceptowali. I dosłownie, chyba w ten sam dzień, po paru godzinach, już cała sprawa była rozwiązana i dostałem tam potwierdzenie, że zwrócą mi część kasy. Tylko że nie zwrócili mi tej kasy, którą ja napisałem, tylko jakąś tam trochę inną. Nie wiem, czy oni tam biorą jakąś prowizję, czy coś. Może chodzi o to, że tamten AliExpress pobiera jakąś prowizję, a oni zwracają bez prowizji. No nie wiem. W każdym razie zwrócili mi tam jakieś 30 parę złotych, a chciałem chyba 42. W sumie muszę sprawdzić na tych moich bankach, czy to przyszło, ale w każdym razie co wam chciałem powiedzieć, że widzicie, ci Chińczycy, no to tam się nie pierdzielą z tymi sprzedawcami. Oni po prostu, jest klient, jakieś ma tam wąty, robi jakąś tam sprawę i sprawa jest załatwiona. A na polskim Allegro, no to wiecie jakby było, nie? Pisanie, odpowiadanie, udowadnianie, wykłócanie się, coś tam, coś tam. No i to tak naprawdę, no fakt, że ten pedał ma uszkodzony tam jakoś, ale dostałem przynajmniej coś kasy, no to zawsze to coś. Czyli zamiast 80, to tam zapłaciłem 50 za te pedały, a jeżdżę na nich, no w sumie. Ale to już dobra. Ja spróbuję to tam w wolnej chwili, jak znajdę czas, rozebrać. W którym to mam? Chyba w lewym, tak? W lewym. No i zobaczymy. Może coś się tam wykombinuje. A może łożysko jest uszkodzone, to może się kupi łożysko albo dwa, zobaczymy, no. A myślę, że to jest do zrobienia. Ja będę miał kolejną zabawę, to nagram z tego filmik. No dobra, to tu dojeżdżam do kościółka. To przy kościółku sobie zrobię, a może nie przy kościółku, tam dalej jest takie fajne drzewa. Zobaczę, no w każdym razie przeanalizuję mapę. Tak wjechałem nielegitnie, bo to jest w budowie. Wiecie, wybory są, to wszystko budują. No, ale stwierdziłem, nie będę jechał po szosie, niebezpiecznie. Pojadę sobie tutaj, przecież chyba nie zniszczę im tej budowy, ścieżki. Ale zobaczcie, jak ładnie wszystko jest dla rowerzystów robione. Nie ma co narzekać. No i tutaj się będzie kończyła ścieżka i będzie można iść od razu do kościoła. No, teraz jest jesień, znaczy jesień, no tak, i prace rolnicze, czyli zbierają plony. Kurde, nie wiem, co on tam zbiera. Ziemniaki chyba. Chyba ziemniaki, kartofle, pyry. No, ale fajny ten traktor, taki nowoczesny, wypasiony. No, w każdym razie dobra. Tutaj jeszcze widok na kościółek, pola. Robimy jakiś plan działania. Tutaj nie będę nagrywać za dużo, bo mam mało baterii, ale jak ostatnio jechałem tutaj tym czerwonym, już nie pamiętam, to chyba było zboże, już jest ścięte, a to jest chyba rzepak. Się tam nie znam, ale wydaje mi się, że to jest rzepak. Jak się znacie, to mnie poprawcie. Ale tak fajnie to wygląda.
To znaczy ja tu mam te okulary polarowe. Trochę inaczej widzę, ale... A, jest okej, okay. Jest okej. Okay. Dobra. Gram, bo właśnie tu chciałem wam pokazać odcinek, który właśnie kiedyś zgubiłem, ten zakręt, ale wyprzedziłem fakty, przejechałem na drugą stronę. Tu jest zakręt i jest teraz wszystko gitara. I ten odcinek, bo on prowadzi tam aż do Campinosu, no to spróbuję przejechać, chociaż już jestem głodny. Zjadłem obiad z dwóch rzeźków, no ale dobra. Na razie tu jest ok, szlak jest. No, zobaczymy, jaka to będzie droga. Wjechałem na taką fajną szutrową drogę, całkiem równiutka jest. Po lewej mamy nieskoszoną kukurydzę, szlaczek jest namalowany, czyli bardzo ładnie. Pogoda jest fajna, teraz nawet nie wieje trochę. Ja jestem tak ubrany, kurczę, tak na styk, bo z jednej strony jestem dobrze ubrany, bo jak gdyby te pot odprowadzam, ale jak wieje, to tak średnio mi już jest. Teraz jest akurat fajnie, bo grzewa słonko. No dobra, to ja spróbuję tam dojechać do tego chyba Zaborowa. Tam już do Campinosu się nie będę pchał, bo jest trochę daleko i mi się nie chce. Ale jeszcze muszę wrócić. No. A tutaj już jest po żniwach, już jest skoszona kukurydza. Był tak czerwony szlak z wykrzyknikiem, ale czerwony był tak ułożony pionowo. Aha, tutaj na przykład ktoś namalował. Ale chodzi chyba o to, że trzeba jechać chyba prosto, tak mi się wydaje. Tutaj tędy. Teraz nie wiem, ale mam nadzieję, że tak. Najwyżej zerknę do aplikacji. Okej, bo rzeczywiście tam zerknąłem na tą nawigację, znaczy nawigację na tą aplikację ze szlakami. To po prostu tu jest, to jest chyba taki sposób wyznaczania, jak właśnie później nie ma gdzie tego szlaku za bardzo namalować. To jest taka sugestia chyba, że trzeba jechać tą drogą cały czas prosto, bo no i tak trzeba się trochę orientować, dlatego jest wykrzyknik. No tutaj fajny rzepak po dwóch stronach. I wam powiem, że ta druga część tego czerwonego szklaku mi się fajnie podoba, bo ja lubię takie wiejskie tereny. W sumie wiecie, to jest tak naprawdę okolica Warszawy, ale parę kilometrów za i mamy takie sobie tutaj wsie. Tam nawet ktoś nie nawozi, tylko nawadnia, bo jest ogólnie jeszcze, pomimo tego, że były deszcze, to tutaj niektóre rośliny to tak kiepsko wyglądają i to jest wszystko wysuszone. No, czyli będzie, warzywka będą drogie raczej. Dobra. Miałem szlak, czyli tak jak myślałem, ta moja teoria się sprawdziła, czyli to taki jest taki sposób wyznaczania szlaku w jakimś tam otwartym terenie. No, tu już są jakieś zabudowania, czyli ja już przypuszczam, że dojeżdżam. No, zobaczymy, jak tutaj to wygląda. No, spoczko takie tutaj. A to już się zaczyna chyba miejscowość. Dobra. No, właściwie już chyba mi zostało jakieś tam z kilometr. I jak dojadę do takiego, powiedzmy, miejsca docelowego, to sobie odpocznę. Teraz jeszcze trochę pocisnę, bo już mi się nie chce. Ale póki jest fajna pogoda, no to trzeba jechać. Trzeba jechać, a później będzie ból z powrotem. Z powrotu. Więc zobaczymy. A może nie będzie tak źle. Chyba, że ewentualnie
Może jakiś sklep będzie, to coś się kupi. No, zobaczymy. Dobra, jestem na miejscu, tylko sobie tutaj jakoś przejadę. Okej, jestem, mi się bateria kończy, ale pokażę wam, o. Takie kółeczko oznacza, że to jest koniec lub początek szlaku i tu jest niebieski, początek niebieskiego szlaku. Wiecie, no bo szlaki turystyczne przeważnie są tak zrobione, że one nie zawsze, ale prowadzą do jakiegoś miejsca i później zaczyna się kolejny szlak jakiś tam, który wyznacza kolejną trasę i tak można sobie zwiedzać Polskę. No dobra. No. Z racji tego, że jeszcze będę miał daleką trasę, to teraz będziemy mieli lunch. Lunch już będzie bardziej konkretny. Nawet tutaj palcami wyciągnę. Wyciągnę. Tak. Kiełbasa. Bułka z makiem posypana. Trochę suchawa. Pepsi zimne. A to będzie na deser na drogę, żeby przeżyć. I tak, nie miałem zapięcia. Tam są takie fajne sklepy, takie prywatne, wiecie. I tam panie sobie rozmawiały i mi przypilnowały roweru. Bardzo miłe panie. A tutaj mamy Matkę Boską. I w ogóle tu jest taki fajny, bardzo sympatyczne miejsce. Taki, no, no dobra, nazwie to park, no ale to park to takie trochę, no parę drzew. Znaczy minus jest taki, że tu jest droga i ona jest dosyć ruchliwa i jest głośno. Aha, tam jest chyba kościół? Chyba kościół, chyba tak. I tam jest jeszcze taka fajna chata stara, to później je zobaczę. No. No to... Oj, oj, oj. No to ale kiełbasa. Patrzcie jaka buła. Normalnie tą bułką, bo czuję w rękach, można by te ścinać drzewa, taka twarda jest. Znaczy z zewnątrz, w środku powinna być miękka. Jeszcze wam zrobię smaka Pepsi. Słuchajcie. O, no. Lubicie ten dźwięk, nie? Dobra, to trochę jeszcze tutaj ponagrywam tak na spokojnie. Tam z tyłu jest droga. Nic ciekawego. Tutaj zobaczymy. No to, ta chata się fajnie prezentuje, bo to... bardzo mało jest takich domów starych. Wiecie, naprawdę, ja czasami jak jeżdżę samochodem gdzieś tam po Polsce, zdarza mi się, obserwuję, to kiedyś, dawno temu, to było dużo takich domów, a teraz to naprawdę ktoś tam albo już jest pusty, albo tam mieszka jakaś starsza osoba. No różnie to bywa, ale ogólnie to można powiedzieć, że nie ma. Tutaj jeszcze nagram no coś ładniejszego. No to tutaj jest najładniejszy kościół. Całkiem fajny. Widać, że jest chyba odmalowany, chociaż u góry tam już nie. No. O i zobaczcie, tutaj będzie widać. Tak wygląda strzałka niebieska szlaku. I tam trzeba przejść. A tam dalej jest nawet zielony szlak rowerowy. I wiecie co, ja mam już plan. Bo ja sobie tu kiedyś przyjadę samochodem i stąd zrobię taką wycieczkę rowerową. Do chyba Żelazowej Woli tam się da dojechać. A, dobra. Tutaj ładniej widać.
tutaj ładniej widać. A jest pogoda. O. Tak się prezentuje kościółek w Zaborowie. O. A wyszedł ksiądz na. Kolarz idzie tam na szosie, Dobra, to tak, przy kościółku tutaj powiem, że jestem po kiełbasie i troszeczkę odpocząłem. Jestem jeszcze w Zaborowie. Tutaj sobie piłkarze grają w piłkę. No dobra, to tylko tak dwa słowa. Uratował mnie sklep. Kurczę, ale będę musiał pomyśleć nad jakimś zapięciem albo czymś, żeby to wozić, ale nie chcę mi się trochę za bardzo wozić. Dobra, sklepik spoko. Nikogo tam nie było, była pani. I tak. Kupiłem kiełbasę. Widzieliście? Pepsi, bułkę i Lyona. Wszystko zjadłem oprócz Lyona. I tak, taki zestaw kosztował mnie 8,60. I powiem wam, że to jest spoko zestaw ratunkowo-energetyczny. Bo ja sobie trochę odpocząłem. I ta kiełbasa nawet to nie była taka byle jaka kiełbasa, ona była naprawdę fajna. Taki kawałek. W Pepsi kofeinka zamiast kawusi, no. I tak powiem, że no trochę mnie to doładowało. Bo to taki fajny zestaw jest. Tłuszcze, węglowodany, konkret. No mam nadzieję, że na jakiś kawałek mi to, znaczy na powrót do domu to mi wystarczy, bo tak naprawdę to powinienem jeść obiad teraz, no ale dobrze. Okej, plan jest taki, na razie będę wracał czerwonym szlakiem, tu nie będę nagrywał i chyba, że będzie coś ciekawego, ale zaczyna coraz bardziej wiać. No, no to zobaczymy. A jeszcze się pochwalę, że mam właśnie drugą baterię i nawet była naładowana do 100%, bo coś tam ładowałem ostatnio i dlatego mogę jeszcze coś tam nagrać.